Jelenia Góra zaraz po Mrągowie jest polską stolicą muzyki country. To tu od 6 lat w sierpniu pojawiają się cenione w tej branży nazwiska. W 2018 roku na scenie wystąpili Sigit Band z profesor Alicją Chybicką, Droga na Ostrołękę, Alicja Boncol i Koalicja oraz Colorado Band. Ten ostatni to zespół grający country z elementami rocka. Tak przynajmniej twierdzi część członków zespołu. Ta druga część uważa, że jest to rock z elementami country. Fani również mają swój pogląd na ten temat, ale wspólnym mianownikiem jest charakterystyczne brzmienie zespołu. To jest muzyka country rockowa. Przez brzmienie pedal steel guitar, to jest taki amerykański instrument typu troszkę gitara hawajska, to brzmienie jest troszeczkę złagodzone do takiego kantrowego, ale jest to bardziej mocne uderzenie, bardziej rockowo-kantrowe niż kantrowo-rockowe. Są gwiazdy, o których się plotkuje i są artyści, o których się mówi. Są wykonawczynie odkrywane i lansowane z racji ich walorów estetycznych i są takie, których wystarczającym orężem jest głos i osobowość. A taką niewątpliwie posiada Alicja Boncol, z którą rozmawialiśmy o najnowszej płycie Big Power Kick oraz miłości do muzyki country oczywiście. To jest moim zdaniem taki pozytywny, mocny kop, bo poza tym odpowiednio się nazywa ta płyta Big Power Kick, którą nie jeden realizator właśnie poleca, bo mówią, że Marpart Studio naprawdę świetną produkcję na poziomie amerykańskim zrobił. A wszystko to też dzięki moim chłopakom, którzy dopełnili pięknych dźwięków. Zawsze powtarzam, że dla mnie muzyka country jest jak niegdyś nektar dla bogów, czyli działa na mnie w ten sposób, że daje pogodę ducha, zmysłom, moc ciału i nieśmiertelność duszy. Ole! Wojciech Dudkowski to wspaniała osobowość. W jego duszy gra muzyka, jego zespół Droga na Ostrołękę to drużyna z ogromnym powerem. Obecnie pracują nad kolejną płytą. Cytując, najbardziej lubimy te piosenki, które dobrze znamy, ale z pewnością będą nowe piosenki, dlatego że pracujemy nad nową płytą, więc te nowe piosenki muszą się pojawić, tym bardziej, że jedna z nich już, że tak powiem, hula po internecie i wśród publiczności. Na pewno będzie czasem zajrzeć do nas piosenka, która swój teledysk już ma w internecie i bardzo dobrze jest odbierana. Na scenie wraz z Alicją Chybicką wystąpił również zespół Sigit Band. Dzisiaj śpiewamy 3 utwory, lato pachnące miętą, odpowie ci wiatr i jadą wozy kolorowe. Do Jeleniej Góry w sierpniu zjeżdżają się fani country z całej Polski. Koło nas niedaleko jest w tej chwili impreza z Kopyta, ale woleliśmy przyjechać tu, bo ostrzejsza muzyka, nasze klimaty. Korneliusz Pacuda, przyjeżdżając tu do Jeleniej Góry, prowadząc koncert country, cały czas powtarza, że country w Polsce zaczynało się właśnie tu w Jeleniej Górze. To pierwszy festiwal muzyki country był tu w Jeleniej Górze. Niestety później został przeniesiony do Mrągowa. Troszeczkę chcemy to odbudować. Za co pan kocha muzykę country? Za wszystko. To znaczy za melodie, które są piękne, chwytliwe i jeszcze za teksty i wykonanie. Bo taki głos jak Johnny Cash, jak Kenny Rogers, Waylon Jennings, czy nawet takie frazowanie jak Willie Nelson i mnóstwo innych wybitnych piosenkarzy oraz takie piosenki jak pisze Dolly Parton na przykład, to się nie zdarzają. W tym roku nie zabrakło także dobrego humoru. Jerzy Kryszak, aktor i artysta kabaretowy, potrafiący mówić wieloma głosami, ma również wielu fanów. I to właśnie od publiczności czerpie energię. Ten wiatr jest w Warszawie, Trzaskowski w Warszawie, Duda w Australii, ja w Jeleniej Górze. Tak byś, tak się wydarzyłem. Chciałbym, żeby wam zawsze świeciło słońce, żebyście byli szczęśliwi w Jeleniej Górze, bo miejsce jest piękne i zawsze stąd blisko do coraz to ładniejszych miejsc. Bądźcie tu, cieszcie się dobrym zdrowiem. Pa, pa. Organizatorem country pod Śnieżką była Telewizja Dami oraz miasto Jelenia Góra, którzy już dziś zapraszają na kolejną edycję latem 2019 roku.